I teraz wydaj jej komendę, żeby szła. Idź na razie za nią. No, przepięknie, nagródź. Zatrzymała się w miejscu, gdzie po prawej masz krawędź, może nawet sięgniesz do przodu, sięgnij sobie tak w prawo i bardziej w prawo. O, koniec szlabanu, nie? I idźcie przed siebie. Super. I idziemy teraz parkingiem. I biedne, to wiesz, siedzą gdzieś na kanapach na 20 tak. metrach, nie? I super nagroda, bo bez komendy znalazła nam chodnik, którego szukaliśmy. Pochwal, nie nagradza, ale jeszcze nie ruszaj. Dobra, dziewczynka, tylko... Bo już myślała, właśnie, już myślała, żeby samej ruszyć, nie? A my się upewniamy, że ona przyjmuje pochwały, ale czeka na komendę. To teraz, Dorota, jak ruszycie, to użyjmy tego... do prawej, czyli naprzód, do prawej? Bo będziemy chcieli w taką... Jest możliwość pójścia całkowicie naprzeciwko, ale też można pójść lekko w prawo. No i my chcemy to lekko w prawo, nie? Więc żeby ona wiedziała, o które nam chodzi naprzód, no to powiedzmy tuż po... Przepraszam. To prawda. Jak nie będzie reagowała, to będzie gotowa ci smyć. Co będzie oznaczało, że oczekujesz za smyczą i pomożesz. Śmiało. No rewelacja. I nagroda za oznaczenie krawężnika, który już przez park będzie nas prowadził. Najwyżej na pociągi na centralne, a dzisiaj wiesz, co innego sobie porobimy i tyle. No też, na 100%. Bardzo miło mija ludzi, to mi się podoba. Tędy prawdopodobnie z Basią ćwiczyła wchodzenie, bo tutaj jest normalnie, było zawsze otwarte, droga na perony, teraz zamknięte. No, zróbmy w tył zwrot, Dorotka, bo nie ma co tutaj. I schody ruch znowu, tym razem do góry. Schody ruch, Mila, na przód. Schody ruch. I powtarzaj schody ruch. Schody ruch. Do lewej. Schody ruch. Super, ja pomogę Dorocie. Super nagroda, Dorota. Ok, super przejście. I szukamy w związku z czym chodnika. Super. I Dorotka, jak ruszysz, to w prawo spróbujmy. Zmiana nawierzchni, tylko po chwali możemy ruszać. I szukamy wejścia tym razem na dworzec, ale autobusowy po lewej stronie. Tu będzie pewnie tłoczniej, więcej syfu. Nagrodziłbym Dorota, jesteśmy tuż przed wejściem i po prostu idziemy przed siebie. Pokręcimy się, zobaczymy, co tu jest do zrobienia. Koniec tego tam, wiesz, dywanika, lecimy przed siebie. Spróbujmy w prawo, Dorota. Zatrzymaj, bo leci do wyjścia innego. Wyrównaj sobie ją, Dorotka, wyrównaj ją sobie. To jest pod skosem. I z tej pozycji wyrównanej dasz komendę na prawo. Troszkę ustępującej miejsca, braj czego, żeby... No i pięknie, idziemy przed siebie. Biżuteria z Pakistanu. Takie stoisko, tak, z biżuterią z Pakistanu. Może jakiś hicior tego roku. Idź za nią, bardzo dobrze. To kebaba cię prowadzi. więc spokojnie powiedz jej, braj czego. Nie. Zwrot, w tył zwrot. Tak, i niech idzie przed siebie. Miała na lewo od kebaba wyjście, myślałem, że tam będzie szła. Okej, to teraz tylko jakby możesz potwierdzić. Dobra, dziewczynka, wszystko w porządku. Okej, nawet nagródź, bo bardzo ładnie kolejne drzwi takie oznaczyła, ale Dorota będziemy się zawijali stąd.
Tak jest. Schody gdzieś do góry? Nie, nie. Znowu ona, wiesz, po prostu szuka, nie? Na zasadzie, po co tu przyszliśmy. Tak, po co tu przyszliśmy, po co się kręcimy. Naprzód. Tak jest. I w lewo. W lewo. Dobrze, dobrze mija pana. I w lewo powtarzaj. Tak jest. O ławce myślała, ale ładnie zrezygnowała, ma iść przed siebie. Głupieje, nie? Bo po prostu koniecznie chce się dowiedzieć, jaki jest cel. No czasem będzie tak, że dowie się do... Tak, że się łazi po prostu, się błądzi. I jak Dorota powie jakiś cel, no to powie, jak nie, no to po prostu mam iść. Możesz pochwalić, nawet dać nagródkę, ale nie będziemy wychodzili. Zrobimy jeszcze jeden numer, Dorota. Zrobimy kolejny w tył zwrot. Bo tam widziałem jedno zejście do takiego tunelu. I żeby szła przed siebie. Ok, zatrzymaj. Znowu w tył zwrot. I prawa, prawa. Dobrze, dobrze, ładnie robi. Dobrze, i żeby szła, i żeby szła. Teraz na psa kierunek. Zatrzymaj. I chwilę postój. Kierunek. Przepięknie. I komenda na schody do dołu, czyli dół. Nie, nie, to jeszcze nie to. Nie, nie, kombinuję do sklepu. Teraz dostrzegła dopiero. Pięknie. A, tu chyba tylko kible. No nieważne, idźmy. Tak, tutaj tylko kible. Więc najwyżej, ok, idźmy przez siebie, bo ona jakieś drzwi widzi, więc pewnie ci te drzwi oznaczy. Możesz tak nawet podejść do tych drzwi, to nie są od kibla, więc na pewno czyste, jakbym tak udać, że o, co to jest? Aha, to mi oznaczałaś. No dobrze, w porządku. Ani kara, ani nagroda, po prostu w sumie to tego nie chciałam. Zwrot, w tył zwrot i naprzód. A to znowu, no, zawiniemy się stąd. Zaraz dasz jej kierunek na psa. O, super. I niech tak prowadzi, bo to jest jedyne takie trochę oszukane w lewo. Wracamy po prostu do schodów, którymi weszliśmy. Teraz od psa. Tak jest. O, bardzo ładnie ją wyczułaś. Bardzo ładnie, Dorotka. I komendę na wyjście możesz już jej dawać, spieprzamy stąd. Super, nagródź Dorota, bo widzi samochody po prawej, tu słyszysz, nie? Jedzie do parkingu. Gdyby nie to, że jadą samochody, to pewnie bym olał i nie miał nic za złe, że idzie. Ale fajną się wykazała czujnością. Możemy ruszać. Koniec tego wyjazdu, też przepiękna robota i możemy lecieć. Powiedz, żeby szła i pozwól jej na wszystko. Pięknie, pięknie. Zobacz, co ci oznaczyła. Teraz było ok. I niech szuka chodnika później. Krawędź jest, krawężnik, Dorota. Też i 16 toreb, nie? Koniec takiego spadku, bardzo miłe. Jak ruszycie do przodu, to po prawej szukamy pasów. Super. I
tu od razu komenda będzie w prawo. Super. I po lewej stronie będziemy szukali schodów. Tak jest. Od psa. O, pięknie. Koronkowa robota. Między dwie panie tworzące tunel, wiesz, zmieściła się. Super. I po prostu przed siebie. I po prawej będziemy szukali schodów zejściowych w dół. Super. Elegancko. Zajebiście zaczyna to wyglądać.